Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam w tym gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, Bitcoin Flash. Mamy dzisiaj 30 października 2020 roku. Co to się porobiło? Od godziny chyba 15-16 nie można nigdzie dojechać, słyszałem w Polsce, bo wprowadzili nawet lockdown na cmentarze ostatnio, więc pewnie jeszcze spieszycie się gdzieś, czy jedziecie na cmentarz w ostatniej chwili, bo i w sobotę, i w niedzielę, i w poniedziałek nie będzie można odwiedzić zmarłych. Także to jest taka ciekawostka z ostatniej chwili, ale chyba bardzo ważna, bo wszyscy święci się raczej zdziwią, że nie będzie za dużo ludzi chodziło w niedzielę. Także to jest ciekawe, co ostatnio wymyślili tutaj, no ale zobaczmy, czy my się nie zdziwimy z naszym Bitcoinem, gdzie on tutaj w tym momencie wylądował. A więc Bitcoin 13 500 dolarów. W ostatnich 24 godzinach 60 w dół. Jeżeli chodzi o projekty, które sobie najlepiej poradziły, mamy Waves 11.3, Vitae 5.1 i Dash 4.5%. Projekty, które sobie gorzej poradziła, są takie: Amplifor minus 17.6, Ban Protocol minus 12.8 i Reserve Rights Token minus 12.1. Na BitHubie dzisiaj przeczytacie, jakie dzieła możemy kupić na targach staroci. To jest pierwszy artykuł. Drugi to jest giełda Binance, podejrzewana o unikanie opodatkowania przychodów. Największe diamenty pochodzą z kopalni w Karowe i mamy też oczywiście naszego stokarza, reżim wzrostów. Co może się wydarzyć przy takim reżimie? Co dalej? Jakie będą jego dalsze skutki? A także co to oznacza? Oprócz tego jeszcze mamy $1 000 000 nagrody za pomoc w ujęciu sprawcy ataku na Harvest Finance. A my przejdźmy na te ostatnie wiadomości. Najpierw przejdźmy może do Bitcoina. Zastanówmy się razem z Bitcoinistem, gdzie tutaj będzie Bitcoin. Mamy 13600, mieliśmy w czwartkowy wieczór, popołudnie nawet, gdzie zostało to odparte, zeszliśmy niżej. W czasie pisania tego artykułu Bitcoin był po 13200, teraz kosztuje $400 poniżej tych 13600. Analitycy uważają, że to nieudane wybicie może być zapowiedzią kolejnych strat. Jeden zauważył, że w najbliższej przyszłości Bitcoin zobaczy większe wycofanie, czyli większą korektę. A wykres wspólny z tym stwierdzeniem pokazuje, że kluczowe poziomy, które należy obserwować, to liczba wsparcia około 13 tysięcy, a następnie bardziej znaczące poziomy w kierunku 12,5, a następnie 12 tysięcy dolarów. My tu możemy sobie analizy techniczne prowadzić, ale też zawsze zapraszam do tego, żeby sprawdzić na Whale Alercie, kiedy zostaje dodrukowany tether. W razie czego, żeby po prostu wiedzieć, kiedy został dodrukowany, a kiedy też cena Bitcoina ewentualnie wzrasta, bo to wcześniej historycznie już przewidywało, na przykład to, że analiza techniczna się nie sprawdzała, a tether bardzo fajnie przewiduje wzrosty Bitcoina. Cointelegraph z kolei dodaje kolejne informacje na temat statystyk Bitcoina, bo dzieli nas zaledwie 4 dni od historycznie zwyżkowego rekordu ceny 10 tysięcy dolarów za Bitcoina. Jaki to jest rekord? A więc Bitcoin spędził prawie 100 dni powyżej 10 tysięcy dolarów. A jeśli historia się powtórzy, dalsze wzrosty ceny mogą być astronomiczne. Pewnie pytacie, dlaczego miałoby się tak zdarzyć, a więc jest to drugi najdłuższy okres, który miał miejsce w grudniu 2017 roku, ostatni, kiedy BTC przekroczyło po raz pierwszy 10 tysięcy dolarów, zaledwie kilka dni przed tym, jak wzrósł o 79%, osiągając rekordowy poziom 20 tysięcy dolarów. Dlatego jeżeli historia miałaby się powtórzyć, to jeszcze grożą nam wzrosty. Nie spadki, tylko zupełnie przeciwnie, wzrosty. Blockchain mógłby stać się częścią strategicznej broni amerykańskiej armii. Dlaczego? Simba Chain pokonał konkurentów, nawet takich jak Boeing, wykorzystując blockchain jako podstawę rozwiązania gier wojennych Departamentu Obrony USA. Simba Chain to jest inteligentna platforma kontraktowa jako usługa opracowana przez Uniwersytet Notre Dame i Itamco. Zdobyła pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów za udział w jednych z technicznych wyzwań postawionych podczas Igrzysk Olimpijskich. I tutaj już nie będziemy kompletowali, co dokładnie mieli zrobić, ale pokonali innych uczestników, takich jak Boeing, który zdobył tylko trzecie miejsce, więc może w przyszłości
blockchain, niekoniecznie te, które znamy znowuż z naszej pierwszej dziesiątki czy setki, będą tutaj przewodziły technologii używaną przez Departament Obrony USA. Crypto Briefing, i tutaj możemy się dowiedzieć z tej wiadomości, co może się wydarzyć, jeżeli giełda ma problemy techniczne, a bardziej te z regulacjami takimi jak OKEX, jeżeli oczywiście dalej mamy możliwość wypłaty bitcoinów. Tutaj akurat takiej możliwości nie ma, ale jest inna możliwość i dzięki temu transakcje Tether można tutaj już sprzedać z 30% discountem, ponieważ użytkownicy uciekają właśnie z tej giełdy discount, czyli ze zniżką. A więc wypłaty kryptowaluty na chińskiej giełdzie OKEX zostały oczywiście zawieszone na 2 tygodnie. Podobno chińska policja nakazała zawieszenie wypłat na giełdzie po aresztowaniu jej właściciela. Bitcoin i Tether są sprzedawane z 30% rabatem na giełdzie, ponieważ klienci tracą zaufanie do tej platformy. Czyli pierwsza rzecz, którą możemy się nauczyć. Jeżeli nasza giełda będzie kiedykolwiek w przyszłości miała problemy, co może być następstwem, tak? Dalej dowiadujemy się też, że niektóre ploty mówią o tym, że jest tutaj znaczne podobieństwo do Quadrigi CX. Podobno dyrektor generalny Quadrigi, Gerald Cotond, tak samo jak Ming Xing, jest podobno jedynym właścicielem klucza prywatnego giełdy, co jest naprawdę ciekawe. I tutaj mamy tą drugą informację, którą możemy też wywnioskować z tego, ale jedyną opcją dla użytkowników OKEX jest sprzedaż kryptowalut za pomocą platformy peer-to-peer i wtedy oni ją sprzedają. Bitcoiny sprzedają za 10 tysięcy dolarów w tym momencie i 75 centów za Tethera, czyli no, blisko tej ceny, o której Tether kiedyś nam powiedział, że taka jest, 72 centy, tak? Tam było, że tyle są warte, a potem gdzieś tam się pozmieniało to wszystko na Tetherze, ale widzimy przynajmniej, co może się tutaj wydarzyć. I zauważałem tutaj tą drugą rzecz, o której chciałbym to powiedzieć, to jest to, że pamiętajcie, że hash rate, który jest teraz mniejszy, może być też związany z OKEX-em. Też, bo oni tam, ten pool wydobywczy, który mają, też już tak nie działa jak powinien. Hash rate tutaj się bardzo dużo zmniejszył. To są chyba exahashe, ile dobrze tutaj wiem, więc mieli niecałe 10, a teraz zobaczcie, do prawie zera spadł. Także ten hash rate, który górnicy się przenoszą z pory mokrej na suchą, to tak, to też może być, ale tu też te giełdy, które ostatnio mają problemy i swoje pule wydobywcze, mogą też być problemem Bitcoina, jeżeli chodzi o hash rate, czyli jak niektórzy uważają, to jest zabezpieczenie sieci. MicroStrategy z Nasdaq, który kupił za 450 milionów dolarów Bitcoiny i też ostatnio właściciel chwalił się, że ma też około 170 milionów w własnym portfelu. Teraz znowuż mamy pozytywne wiadomości. Dlaczego? Bo uruchomili pełny węzeł Bitcoina, czyli widzimy, że wspomagają tym oto sposobem, można powiedzieć, przetwarzanie transakcji na Bitcoin. Brytyjska policja nie znajduje przestępstwa w rzekomym oszustwie kryptograficznym o wartości 3 milionów dolarów. Czyli trzeba tutaj przestudiować, co się wydarzyło. Chodzi o projekt LiveCoin, dokładnie on tak się pisze, czyli LiveCoin, który był takim, można powiedzieć, planem piramidy finansowej. Nawet inwestorzy, którzy stracili tutaj pieniądze, około 100 tysięcy, podejrzewa się, że do 2,5 miliona funtów, 3 milionów dolarów mogli stracić. Twierdzą, że osoba o imieniu Sakir Za rekrutowała ludzi do piramidy, pokazując prezentacje, prowadząc seminaria Zoom i zapraszając potencjalnych inwestorów do swojego biura w Birmingham. Płatności za obstawienie tokena zostały wysłane na konta bankowe Razai, a nie na oficjalne konto LiveCoin, powiedzieli. No i potem oczywiście Raza twierdził, że jest tylko inwestorem w tym projekcie i tutaj nikt nie powinien być poszkodowany, bo on tak samo stracił przecież pieniądze w tym. A jeden z inwestorów złożył raport brytyjskiej organizacji raportującej Action Fraud, który według Metro przekazali go policji w West Midlands. Tej wiosny podpisali kontrakt widziany przez Metro z Razai, obiecującym porzucić sprawę i przeprosić w mediach społecznościowych w zamian za miesięczne płatności w wysokości około 5 tysięcy funtów, czyli 6470 dolarów, ale twierdzi, że otrzymał tylko jedną płatność, czyli otrzymał, poczuł się do winy, a potem powiedzmy tutaj policja powiedziała, że tak naprawdę nie mamy żadnych dowodów, mimo tego, że pokazywali różne tutaj wiadomości na czacie, jak on rekrutował te osoby, nagrane filmy, czyli działa to tak jak w Polsce, tak? Można powiedzieć, w Wielkiej Brytanii. Chyba, że to by było na 100 milionów, czy tam miliard dolarów, wtedy może inaczej by do tego podeszli, ale jeżeli chcecie odzyskać pieniądze z Wielkiej Brytanii,
w takich podobnych skamach, jak były tutaj też w Polsce i często i gęsto w 2018-2019 roku. Pozdrawiamy ekipę z Wrocławia. Także no, nie ma szans. Nie ma szans na razie przynajmniej, chyba że to by była jakaś grubsza sprawa, tak przynajmniej mi się wydaje. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. News BTC, wielu z Was pewnie się zastanawia, co się dalej dzieje z altcoinami, bo Bitcoin konsoliduje się przy 13 200, 13500. Wcześniej, kiedy Bitcoin się konsolidował przy cenach powiedzmy 10-10500, altcoiny tutaj świetnie wyglądały. Tak ten artykuł jest tutaj wykreowany. Ale ostatnio widzimy, że Bitcoin konsoliduje się w tych wyższych partiach teraz cenowych, ale altcoiny nadal mają ogromny napływ presji sprzedażowej. Ethereum spadł dziś poniżej $380, YFI poniżej 10 tysięcy. Wiele innych altcoinów powiązanych z DeFi, jak SNX, straci 15% lub więcej, zauważają. Więc tutaj niektórzy uważają, że to jest dobry moment zakupowy altcoinów, bo teraz po prostu jest ten moment. Dlaczego? Jeden z pseudoanonimowych analityków, to mi się podoba, pseudoanonimowy analityk, może zostać w tym, można powiedzieć, rynku świetną osobą, którą researchy tutaj wykorzystują, czyli pseudoanonimowy analityk, mówi nam o tym, że nadchodzący tydzień może zapewnić przyzwoite możliwości zakupu mniejszym odpowiednikom Bitcoina. Bardzo agresywny trend spadkowy z DeFi, dzisiejszy duży wolumen sprzedaży, wydaje się, że panika naprawdę się uspokaja. Przy najmniejszym bólu i oczekiwaniu można poczekać, aż uformuje się podstawa. Ale dla chwały domyślam się, że jesteś albo możesz spróbować szczęścia w nadchodzącym tygodniu, czyli nie mamy tutaj dokładnie dlaczego miałoby się tak zdarzyć, ale szczęścia można szukać w przyszłym tygodniu. Jak już porównaliśmy Bitcoina z altcoinami, wypadałoby jeszcze porównać Bitcoina ze złotem i korelacją. A więc często mówimy Bitcoin, złoto, złoto, Bitcoin. Oba aktywa mają podobne właściwości finansowe oparte na lepszym zabezpieczeniu przed inflacją. Nie znajdowało się w tym polu porównawczym aż do kilku miesięcy temu. I tutaj mamy ten wykres Econometrics. Jeszcze w 2012 roku, przed pierwszym halvingiem, potrzeba było ponad 100 bitcoinów, aby kupić jedną uncję złota. Po drugie, w połowie 2016, jedną uncję złota można było kupić za 2,1 bitcoina. A teraz, 4 lata później, jeden bitcoin jest wyceniany w przybliżeniu na 7 uncji złota. Czyli ta korelacja była bardzo niska. Teraz jesteśmy w trzecim kwartale 2020 roku. Korelacja BTC do złota wzrosła do 43%, co spowodowało dalszą analizę porównawczą. Skąd ten nagły skok korelacyjny? Tutaj się pewnie zastanawiacie. Też to objaśniają. Chodzi o to, że wartość dolara pogarszała się od kilku lat, ale w 2020 roku spadła do nowego minimum z powodu pandemii. Bodźce fiskalne doprowadziły do wzrostu zarówno bitcoinów, jak i złota. Ponieważ oba aktywa wzrosły jednocześnie, ich korelacja była świadkiem gwałtownego wzrostu. Dlatego zaczęliśmy się przyglądać złotu i też oczywiście bitcoinowi w tym samym czasie. Czynniki te spowodowały, że bitcoin i złoto konkurowały o ten sam rynek. Siatkę bezpieczeństwa przed inflacją, gdy BTC znajdowało się w rzeczywistości we własnym cyklu wzrostu. No i teraz mamy właśnie wybicie się tego Bitcoina w ostatnich dniach. Czytaj, Bitcoin jest bardziej stabilny w ostatnim czasie. Czyli burzliwy okres gospodarczy pomiędzy tymi dwoma aktywami wygasa. Kiedy wielka sceneria finansowa ustabilizuje się, Bitcoin będzie nadal przyspieszał pod względem wartości, podczas gdy cena złota będzie się stabilizować i rosnąć w wolniejszym tempie. Dlatego korelacja będzie się stopniowo znowuż zmniejszać, co może doprowadzić do tych wysokich wystrzałów Bitcoina. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o pana Bitcoina w tym przypadku w stosunku do złota. Jak wy myślicie, czy faktycznie złoto sobie tutaj będzie radziło gorzej niż Bitcoin w kolejnych latach? Dajcie znać w komentarzach. Bing Crypto mówi o Binance, jakoby Binance się broniło przed tym, co było upublicznione wczoraj na Forbesie, że po prostu nie mają z tym nic wspólnego. Te ostatnie zarzuty to jest absurd. I też mamy osobę, która, no można powiedzieć, jest prezesem Binance US, a więc w artykule zwróciła uwagę na kilka faktycznych nieścisłości, w tym fakt, że Binance US nie jest spółką zależną Binance Holdings i nie dokonał płatności na rzecz większego podmiotu. Coley zauważył również, że Binance US poświęciło wzrosty i przychody, aby robić wszystko dobrze, więc będziemy mieć tutaj dwie strony płotu. Jedni uważają, że Binance coś tam przeskrobał w ostatnich dniach, a inni, czyli Binance, tutaj się broni, spokojnie mówi, że nie mamy z tym nic do czynienia. W komunikacie prasowym 30 października amerykański behemoth telekomunikacyjny Verizon ogłosił produkt oparty na blockchain, który ma na celu zapewnienie przejrzystości i odpowiedzialności firmowym redakcjom, czyli chodzi o przejrzystość wiadomości prasowych na przykład, będą używali do tego
narzędzia, które jest zasilane przez łańcuch bloków Ethereum. Także widzicie, można na Ethereum sobie tutaj stworzyć swój produkt, który stworzył Verizon. Ripple zapłacił MoneyGram 9,3 miliona dolarów w postaci premii XRP w trzecim kwartale 2020 roku. MoneyGram ujawnił tę liczbę w opublikowanym w czwartek raporcie zysków. Firma notowana na Nasdaq podała, że Ripple zapłacił właśnie tą kwotę, ale 400 tysięcy dolarów zostało skompensowane przez powiązane wydatki transakcyjne i handlowe, pozostawiając 8,9 milionów dolarów jako zysk netto. MoneyGram klasyfikuje te wypłaty jako opłaty za rozwój rynku, a nie przychody, czyli można powiedzieć, że z jednej strony XRP popycha MoneyGram do przodu, mając 10% około chyba udziałów, tak, w MoneyGram, więc na takiej zasadzie ta współpraca polega. Wiem, że niektórzy powiedzą, że jak można oddawać pieniądze od firmy, która używa naszą technologię, to oni powinni nam płacić, tak, z drugiej strony, ale może tu coś z tego wyjść lepszego w przyszłości, więc no, zostawiam to do komentarza przez Was. Może tutaj więcej podpowiecie właśnie pod tym filmem. Okej, w takim bądź razie mamy piątek, spokojnej drogi, jeszcze jest czas do północy, więc zdążycie na cmentarz, nie ma problemu, na spokojnie, bo żeby po prostu w tym pośpiechu do północy tutaj się nic nie wydarzyło, a my widzimy się już w poniedziałek o godzinie 19, znowuż tutaj, znowu z masą wiadomości na temat kryptowalut. Życzę Wam wspaniałego weekendu, no i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.